piłki do bramki. Jeszcze okazja. Teraz i tak to się musiało skończyć. Bramka dla Wołynia Łódzk. I mamy rzut wolny. Piłkę ustawił Wojciech Trochim. Zapewne to on będzie uderzał. To około 20, może 3 metry od bramki. Wojciech Trochim prawą nogą. Potężny bramkarz stoi między słupkami bramki ukraińskiej. Wojciech Trochim, ładne uderzenie, piękne uderzenie, fantastyczna bramka. Jest jeszcze Sylwester Patejuk z lewej strony, dośrodkowanie. Jest. I Bartosz Śpiączka zdobywa drugą bramkę dla Podbeskidzia. I rzut karny dla zespołu z Łódzka. Łatwo zwiódł Big Halvi. Strzelec już drugiej bramki dla Wołynia. No ale gramy dalej. Już w polu karnym drużyny z Wołynia. Kolejna jedenastka. No Adam Deja. Faktycznie spóźniona interwencja. Sfaulował zawodnika dryblującego tam w polu karnym. I mamy drugi rzut karny dla drużyny z Wołynia. Podbeskidzie grać będzie w dziesiątkę, bo teraz kolejne ostre spięcie. Wojtek Trochim był nieprzepisowo faulowany. Nieprzepisowo zatrzymywany. Był faulowany. To nie ulega dyskusji. Ale sam również później dodał trochę od siebie. Sfaulował. Szarpnął zawodnika z Ukrainy i ogląda za to czerwoną kartkę. Został upomniany. Zostaje ukarany czerwoną kartką. No i mamy bramkę na 4-2 dla drużyny z Łódzka.